Po moście, na potoku, spod stóp Kotonia wjeżdża się do wioski zwanej Tokarnią. U stóp, wystającej jak ściana góry Cudak, skręcamy na prawo w krótką aleję lipową i objeżdżając klomb, stajemy przed gankiem dworu tokarskiego. Jestem obecnie osadzony w obozie jenieckim w Starobielsku. Mam nadzieję, że to tylko tymczasowa sytuacja i wkrótce dane mi będzie walczyć znów o wolną Polskę. Co słychać u ciebie i wszystkich we dworze? Czy jesteście zdrowi? Ja do dnia dzisiejszego czuję się zdrów, tylko niespokojny jestem o ciebie i o pozostałych. Marysiu, o ile byście mogli, to prosiłbym o wysłanie mi ze 2 koszul kolorowych i kilka rubli. Wreszcie, co będziecie uważali za słuszne? Jeszcze jedno. Choć to trudne, bacz najukochańszy, abyś daleki był od nienawiści. Módl się o błogosławieństwo do naszej tokarskiej pani. Zasypiając z modlitwą na wargach, nie obudzisz się nigdy z przekleństwem. Zasypiając z przekleństwem lub skargą, nie powitasz dnia błogosławieństwem. Matki, błogosławieństwo za tę wolność, którą z troską Twej opiece powierzamy.